Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejne przygody z Dead Island. I jeszcze na wstępie chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby nowy rok przyniósł wam o wiele lepsze wyniki w każdej grze i poza nimi. Więc z życzeń to by było na tyle. A dzisiaj misja szybka pomoc. Musimy iść po jakieś lekarstwa. Ta misja będzie szybka ze względu na to, że mamy Sylwester. Nie będziemy się w żadne głowy Cerbera bawić dzisiaj. Nie będziemy żadnych głośników włączać. Po prostu lecimy do apteki, przynosimy co mamy przynieść i bijacz! Nowe zadanie, trzecia głowa Cerbera, ale w to się bawić nie będę. Wchodzimy sobie w zadania. Szybka pomoc. Znajdź lekarstwo. No i tak daleko. Coś tu mi... Uuu, ale tu widzisz rzeźnia, normalnie masakra będzie. Jakiś program się chyba aktualizuje. Widzę ściany w tej grze. Ale to dobra, to się wytnie. Jeszcze mi się tutaj nic tak naprawdę nie wczytało. Wow. Bo to miała być szybka rozgrywka. Ale coś mi tu dzisiaj boli. Nie chcę zginąć. Taranowania nigdy dosyć. Z tym się zgodzę. Nie przestaniemy taranować w tej grze. Dobra, to jest za dużo zombiaków. Ja stąd spadam. Mamy wejść na górę po tych schodach. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie jakiś jakiś baton albo coś, żebym mógł sobie zregenerować życie. Tak, jest, mamy. Pięknie. Idziemy po udzielić szybkiej pomocy, ale w śmieciku to trzeba pogrzebać. Koniecznie. I jeszcze co nowego, po nowym roku ukaże się pierwszy giveaway w 2019 roku. Zrobię odcinek specjalny, to wam mogę już powiedzieć. Tyle wam mogę zdradzić, ale co to będzie, jak to będzie wyglądać? Dowiecie się dopiero w 2019. A teraz na razie musi wam wystarczyć ten odcinek. Wiem, że jesteście ze mną i wspieracie nie we wszystkim, co robię, więc mój cel, przypominam, na 2019 rok, który już za niedługo się zacznie, to jest 2000 łapek w górę, ale nie pod jednym filmikiem, tylko ogólnie, przypomnę wam. Więc zostawiajcie łapki w górę, te kciuki bardzo się przydadzą. Dobra, wypadł z baru. Wam nikt nie pomoże, nawet Bóg. Jeszcze żyjesz? Chyba skuduje tam. Miećgać będziesz? No tak to się kończy. Ktoś tu jeszcze idzie. O, tutaj tym też się zajmiemy. Tak, jak już chcesz iść na drugą stronę, proszę bardzo. Mamy to. Robimy szybko. No tutaj ten to w ogóle... Nie wiem, o co chodzi, ale... Ale nie głową w mur. To nie jest dobry pomysł. Ale tu brzydki jesteś w ogóle. Paszoł, bomist. Masz to. Broń nam się w ogóle zepsuła. To użyjemy nowej. Masz, poryj go. Główka odcięta, pyk. Żyjesz? Dobra, nie wstawaj. On już zdozgonował przed Sylwestrem. O, tutaj mamy fajne lekarstwa.
Kurde, ale mnie odepchnęło. Dobra, nie wstawaj, nie wstawaj. Leż sobie, leż. Spokojnie, ziomuś. O, już mamy. Aha, lekarstwo ma być gdzieś tu. No to jest moje lekarstwo. Gdzie jest to lekarstwo? A tutaj lekarstwo dla Lukasa. Opędzlujemy kasę, jeszcze jeden batonik. No w ogóle fajna gaśnica, nie? Fajnie, tak nie wiem czy to jest element dekoracyjny czy nie. Ale no powiem wam, że też bym chciał mieć taką w domu. Taką wtapiającą się w tło, to jest gaśnica, która nie potrzebuje dużej przestrzeni, dużo miejsca nie zajmuje. Dobra, chodźcie, chodźcie, błok kolej, żeby dwa razy jakiś pierdolu czasem nie dostał. Ładnie, pięknie, tutaj się ich kosi dzisiaj. Dzisiaj mam do tego normalnie wenę. Już nam się chyba nawet furia znowu załadowała. Tam mamy jakieś zadania, ale to chrzani to zadanie dzisiaj. To jest szybki odcinek. Chciałeś mnie uderzyć? Chciałeś mnie uderzyć? Mu się udało mnie uderzyć. Ale przydal. I powiem wam, że dzisiaj się muszę ogolić, bo wyglądam jak stary dziad. Tu coś jest, ale tam nawet nie wchodzę. Nie mam zamiaru ryzykować, co ja to będę. I fruniemy dalej. Ten nie żyje. Pierdolimy sobie batonika, a przepraszam, że w ogóle dzisiaj tyle przekleństw, ale dzisiaj mam tyle energii, że to jest masakra. Tak mnie energia dzisiaj rozpiera. Pięknie nam się furia. Nie, a no podobała nam się. Co się tym zajmiemy? Dobra, tu już wszystkich rozłożyliśmy. Coś leży, to weźmiemy kasiurę. Tamten nawet niech się nie zbliża. A tu mamy kupca, to nie, ja kupca nie chcę, nie lubię kupców w tej grze. Zawsze mają takie rzeczy, które albo mam, albo nie potrzebuję. Więc w tej grze tak naprawdę kupiec nie jest potrzebny. Może na tych pierwszych poziomach. Co ty mi chyba tutaj puściłeś? Ktoś jeszcze? Po kolei, po kolei. Więc z tymi łapkami w górę mam nadzieję, że do końca 2019 roku mi pomożecie. Liczę na was, bo jesteście naprawdę zajebiści. Już kilka razy udowodniliście, że mogę na was liczyć. A jakąś fajną broń podpalającą mam. Sami się podpalają. O, flary, flary się przydadzą. Ładnie, pięknie. Będę on tędy przejść. Tam. Tu będzie problem. A przez nie śmietnik? Nie, nie przez nie śmietnik. Czy pies mnie oszukuje? Kurde, jak to się wchodziło? A ja mam lepszy pomysł. Wejdę tak jak wcześniej. No, teraz! Fajnie się to zabarykadowali.
idziemy sobie do opuszczonego domu tędy, tymi drzwiami najlepiej, tymi, którymi wyszedłem. I zaraz będziemy mieli misję szybką pomoc za nami, więc kolejna misja poboczna, którą przejdziemy w szybkim tempie. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Mam nadzieję, że nudno nie było przez te kilka minut. Najpierw sobie naprawimy wszystko. Tak, naprawimy sobie wszystko. To przede wszystkim, pyk, mamy wszystko już na 100%. Jeszcze mamy 83 tysiące w kieszeni. Tutaj przeszukamy jeszcze rzeczy, które możemy przeszukać. Oczywiście w lodówce pusto. Tutaj będzie alkohol, no to bierzemy oczywiście, tak, napój, napoimy się, zjemy sobie jabłuszko, pięknie, tak. I tutaj idziemy do... wykończyć te zadania, więc... O, tu najpierw alkohol trzeba wziąć. Bo oczywiście dzisiaj Sylwester, tak, na trzeźwo to niektórzy w ogóle nie wyrabiają. Ja oczywiście nie piję, jestem z tych niepijących, więc... Ja bym na alkohol nie musiałem wydawać, więc... Zadanie ukończone, szybka pomoc, więc wiecie co za tym idzie. Kończymy ten odcinek, tu już nie mam żadnego zadania do wzięcia. Kij baseballowy oczywiście niepotrzebny mi. Więc tutaj sobie to wszystko zapiszemy, zostawimy w tym miejscu. Znowu będziemy startować z tego samego miejsca w następnym odcinku. A ja wam chciałem życzyć jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że następny rok będzie dla was jeszcze lepszy i przyniesie wam naprawdę wiele. Chciałem wam jeszcze życzyć szczęścia, zdrowia i powodzenia we wszystkim co robicie. I za... już mi się plącze język. I oczywiście pamiętajcie o tym, że już wkrótce ukaże się odcinek specjalny z giveawayem. Dowiecie się, jaka gra i co trzeba zrobić, żeby tą grę zdobyć. Mogę wam tylko powiedzieć, że odcinek ukaże się już niebawem, po nowym roku. Zrobię filmik z tej gry w tym giveawayu. To nie będzie tak, wygraj giveawaya, zrób to, a dostaniesz grę. Zrobię z tej gry odcinek specjalny, oczywiście odcinek specjalny. Jeszcze raz to powtórzę. I co będzie trzeba zrobić, dowiecie się wkrótce i jaka to będzie gra. Mogę wam powiedzieć, że to będzie gra typu Hiroshi, czyli gra turowa. Jeszcze nie zapomnijcie o tych łapkach w górę, które tak naprawdę motywują mnie do nagrywania kolejnych odcinków, robienia live'ów co niedzielę. Oczywiście zapraszam jeszcze na mojego Twitcha, gdzie codziennie, poza piątkiem, robię materiały na żywo. I plan na nowy rok jest taki: co miesiąc jedna gra na Twitchu. Przez jeden miesiąc katuję jeden tytuł. Co miesiąc, w każdy nowy miesiąc będzie się gra oczywiście zmieniać. No nie mówię, że nie będę wracał czasem do takich gier jak na przykład Counter-Strike, że mogę na przykład nagrać, dajmy na to, w lutym CS-a i cały luty będę katował CS-a, a później wrócę do tego Counter-Strike'a na przykład, dajmy na to, w grudniu i znowu będę katował przez cały grudzień CS-a. Tak też może się zdarzyć, ale prawdopodobnie będę właśnie unikał takich rzeczy. Choć będą się pojawiać, bardzo rzadko, ale będą się pojawiać na pewno. Będę unikał tego w takim sensie, że będą pojawiać się takie właśnie duplikaty miesięcznych serii na Twitchu. Rzadko, naprawdę rzadko. Na YouTubie to też pójdzie w tą stronę, oczywiście serie zostają te same, więc jedna seria dopóki nie skończę gry. Ale jeżeli chodzi o live'y, to co niedzielę będzie inna gra. To już nie będzie kopanie piłki w FIFA, to będzie co niedzielę inna gra. Więc jeszcze raz przypomnę, zapraszam na mojego giveaway'a, czyli odcinek specjalny, który pojawi się dopiero w 2019 roku. Jeszcze dokładnej daty nie znam, ale będzie takowy odcinek nagrany. I jeszcze raz zapraszam na mojego Twitcha. Jeżeli chcecie zostać moim
patronem, zapraszam na mojego Patronite'a. Dla moich patronów będę przewidywał coś ekstra. I nie zapomnijcie o łapkach w górę na 2019 rok, żeby mnie wesprzeć i motywować do dalszego nagrywania. Więc z mojej strony na dzisiaj to tyle, więc żegnam się z wami, udanego Sylwestra i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, strzałeczka, yo ziomki!